serdecznie. Jesteśmy na polu rzepaku, z rzepakiem ozimym. Jest druga dekada marca, prawie wchodzimy już w trzecią dekadę. I niestety, jadąc jak Polska długa i szeroka, widząc wiele plantacji z rzepakiem ozimym, naprawdę na niewielu można spotkać żółte naczynia. Ja wiem, że dla tych profesjonalnych rolników to jest wręcz obowiązek wystawić takie żółte naczynie, ale jednak chciałabym przypomnieć niektórym, że to naprawdę bardzo potrzebne diagnostyczne narzędzie, zwłaszcza w dobie wycofywania substancji czynnych, jeśli chodzi o rzepak ozimy. Bo przypomnijmy, wycofano chloropiryfos, który nam wiele błędów wybaczy, czy stosowanie jego wybaczało pewne błędy poczynione na plantacji, bo to działała substancja bardzo szybko. Natomiast do tego wszystkiego jeszcze też wycofano tiachlopryt, który no też również mógł być zastosowany w pewnych takich sytuacjach i terminach i zabiegach spóźnionych, bo substancja działała systemicznie. Dlatego żółte naczynie nie musi być skomplikowane, nawet może być to małe żółte wiadereczko, żółta miska. Wlewamy do tego wodę, najlepiej kilka kropel płynu do mycia naczyń, ponieważ taki płyn zmniejsza napięcie powierzchniowe i przez to szkodniki mają no, mniejszą możliwość wydostania się z takiego płynu. Takie, no, bo powinno tego, tej wody być więcej, ale o co chodzi w tym wszystkim? Takie naczynie wystawiamy przynajmniej 20 metrów w głąb pola, żeby tych monitoringu nie prowadzić na uwrociach, wiadomo, to nie jest reprezentatywna część pola. I sukcesywnie, przynajmniej raz na 3 dni powinniśmy odwiedzać takie miejsca i patrzeć, co dokładnie zostało odłowione w tym żółtym naczyniu. Bardzo dobrą praktyką jest też stosowanie takich naczyń, które mają kratkę. To głównie jest po to, żeby na przykład czmiele przez przypadek nie zatopiły się nam w takim roztworze. Dobrą też praktyką jest, jeżeli nie ma takiej możliwości wywiercenia malutkiej dziurki gdzieś na tej więcej wysokości, to będzie zabezpieczało takie naczynie przed wylewaniem się wody, gdyby na przykład spadły duże opady i napełniły to naczynie wodą opadową. Jeśli chodzi o chowacze łodygowe, które teraz powinny być cały czas monitorowane, takie sygnały już mieliśmy, że zwłaszcza na południu kraju bardzo dużo liczbę osobników już odławiano w żółtych naczyniach, nawet pod koniec lutego. Nawet dochodziły do nas sygnały, że rolnicy z tego tytułu wykonywali zabiegi. No w tym momencie jest za chłodno, żeby te chowacze dostrzec i wyłapać, ale należy się spodziewać, że jak tylko temperatura wzrośnie, one się pojawią na polach z rzepakiem, także trzeba to monitorować. Około 10 chrząsy wyłowionych przez 3 dni, jeśli chodzi o chowacza brukwiatrza, to jest próg szkodliwości w przypadku tego szkodnika. Bardzo często pytacie, czym tak naprawdę zwalczać, jak układać tą strategię ochrony insektycydowej rzepaku właśnie w przypadku wycofania chloropiryfosu i tiachloprydu. No, tych substancji zostaje nam naprawdę już niewiele. I tym bardziej, że musimy tak układać i tasować tymi substancjami, żeby zarządzać ryzykiem odporności i wmieścić się w tych ilościach zabiegów, które możemy wykonać w czasie sezonu. Dlatego do zwalczania chowaczy łodygowych tak naprawdę pyretroidy zostają indoksakarp albo fosmet. Przy czym pyretroidy, no musimy pamiętać o tym, z tym problemu nie ma, że muszą być stosowane poniżej 20 stopni. Natomiast fosmet, który też jest tak jak chloropiryfos z grupy związków fosforoorganicznych, wymaga już wyższych temperatur, nawet powyżej 15 stopni. Także tu może być z tym problem, żeby ten warunek był dotrzymany. Oczywiście takie żółte naczynia sukcesywnie odwiedzamy i liczymy wyłapane szkodniki. To również nam pozwoli na wyłapanie pierwszych nalotów słodyżka rzepakowego. Przy czym warto pamiętać, że wraz ze wzrostem roślin te naczynia no, trzeba zamontować na jakiejś tyczce, żeby
w miarę na wysokości, to znaczenie pojawiło się na wysokości pąków kwiatowych. Jeśli chodzi o zwalczanie słodyżka, no tu również do dyspozycji mamy podobne substancje jak w przypadku zwalczania chowaczy łodygowych. Mamy też acetamipryt, aczkolwiek tą substancję warto by było zastosować do okresu kwitnienia, gdyż ta substancja jest uważana za jedna z najbezpieczniejszych substancji insektycydowych w przypadku ochrony owadów zapylających. Także to naprawdę trzeba umiejętnie w tym momencie stosować te substancje, żeby przede wszystkim skuteczność zabiegów była wysoka, a nie prowokować zjawiska odporności i być zadowolonym z tych wszystkich zabiegów, które wykonaliśmy i kosztów poniesionych na tą ochronę. Dzięki wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że w tym roku nie będzie problemów masowych nalotów szkodników i te zabiegi, które wykonacie, naprawdę będą skuteczne i zaowocują ochroną, w pełni ochroną rzepaku ozimego.